Cześć moi kochani, to jest następny odcinek Simsów. Ja jestem Kremówka, ale to wiecie, bo przecież tu jesteście. I zaczynamy właściwie, bo nie ma co się dłużej tutaj zastanawiać. Dobra, co wy tu ogarniacie? A to co? Co to było? O, lody. Kup sobie lody. Nie wiedziałam, że tak można tu. Ale spoko. Tak, mam dodatek zwierzaki. Dzięki uprzejmości jednego z widzów. Bardzo dziękuję za to. O, nie ukrywam, że bardzo nam to urozmaici tutaj. Lody w rożku oszczędzajmy, są najtańsze, nie mamy pieniążków, zaraz nas nie będzie stać na bułki. Dlatego ty zaraz pójdziesz do pracy, ale najpierw... O, dobra, nauczył się gotować już. Nauczył się. Dobrze, ty jedz sobie tego loda, a ty co robisz? Śpisz. Okej, nie ma więcej pytań, ale śpi, dobra, spoko, nie ma sprawy. Weź ty się tu. Co to jest? Aha, dobra, to jest to. Wygadała się, że nie ma pieniędzy. Jest zadowolona. Chcę rozpocząć karierę w biznesie. Bez przesady. Samochód lodziarny. Samochód będzie stał długo? W sumie tak się zastanawiam. Kibelek nam się zatkał. Odetkaj sama, nie będziesz wydawać kasy na techników, bo przecież... Ja, kobieta pracująca. Zaraz może się nią wybierzemy jakoś do stadniny czy coś. Ten wygląda na średnio zadowolonego. Ale dobra. 5 godzinek idzie do pracy. Ty tam wstawaj już, nie? Wykąp się może. Ogarnij się. To niech sobie tu odtyka. Dobra, odetkała. Spuściła wodę. Świetnie. Umyj sobie umywalkę jeszcze. Kuchenkę też się da? Nie da się. Dobra, myju. Czy coś tu jeszcze jest nie tak z otoczeniem? Wynieś śmieci. I wszystko już pięknie, ładnie powinno być. Jest czy nie? Dobra, to teraz lecimy do miasta, sobie pozwiedzać. Ja tutaj dostawiłam nowe parcele zamiast niektórych. Tylko gdzie to było? O, tu jest ośrodek jeździecki. Ale tu jest kup konia, sprzedaj konia. Weź udział, ale ja nie chcę kupować konia, bo mnie na niego na 100% nie stać. Co tu jest? Odwiedź tereny, ale co ja tu będę robiła? I tam jeszcze był jakiś koci park. Ale dobra, możemy się wybrać na ten, na spacerek. Co nam szkodzi? Ty tak będziesz stał? Czego ty znowu jesteś w garniturze, wariacie? I co, zarąbała ci samochód i ty będziesz biedny zajwaniał do roboty na piechotę, tak? O, mamuniu. Dobra, gdzie ty tu już jesteś? Nie da się skakać. Co tu można? Kto to jest? A może się przywitać w sumie, co nam szkodzi? Co oni robią? Czytają książki? Bez sensu. Znaczy, czytanie książek jest fajne, ja nie mówię, że nie. Ale... No, sobie pogadamy, nie? W sumie. Przyjazna. Pogawędźcie sobie. Ty o której do tej pracy? 3 godziny. Biedak siedzi się, nudzi. O, będzie za godzinę. Dobra, idź już do tej pracy.
Pójdź sobie sam, nie potrzebujesz samochodów. Jezu, jak ci bardzo epicko do twarzy jest, a ten samochód z lodami będzie tak stał. Jak słodko, pieski są. No ale dobra. Zobacz, podlizuj się szefowi, poznaj współpracowników. Może poznaj współpracowników najpierw. Tak myślę, że ty byś od tego zaczął, jakbyś zaczął nową pracę. Tylko czy ci będzie to zmienić po jakimś czasie, jak już kogoś poznasz. Dobra, nie wnikam. Poznałeś kogoś tam już? Kto to jest? Aha, to jest szefowa jego. Z cukiernikiem, spoko. Nieważne, ważne, żebyś przyniósł trochę pieniążków. Dobra, pracuj ciężko. Musisz awansować szybko, bo z tymi pieniążkami to za dużo nie zdziałasz. Chcesz dostać awans? Oczywiście, to musisz popracować na awans. Dobra, a ty tu co? Poznaj się z ludźmi może. Kurka wodna, mieszkasz tu w końcu, nie? Miło by było, jakbyś znała kogoś innego niż swojego faceta. Pogadajcie sobie trochę. Pogadajcie, porozmawiajcie temu, jak w pracy idzie. Dobra, rośnie mu ocena. Niech rośnie słusznie. Ty wróć tam już do tego. Nie szwendaj się tak. Wracaj do domu. To jest śmieszne, że te simy czasami mówią tak. Niby nie po polsku, nie? Bo po simowemu, ale tak bardzo podobnie do polskiego. No ten samochód naprawdę mógłby stąd odjechać. Denerwuje mnie, nie lubię jak mi coś... No pojechał w końcu. Dobra, boję się to zrobić. Ale przygotuj sałatkę, może jej nie z dupcy. Jest chyba jedyne, co ta kobieta potrafi zrobić w kuchni, nie? Sałatkę. Ten już biedny się przepracował. Za 2-3 dni będzie musiał iść do pracy. Teraz jest lipa, bo 2 dni nie pracuje. Ogólnie jak wróci do domu, to trzeba będzie... wiecie co? Zobaczę, po ile jest telewizor, nie? Bo bez telewizora to ciężko. Salon, telewizory. Stać nas, ale nam zostanie... To sprzedam. Nam zostanie 300, tylko nam zostaną. Także będzie raczej kiepsko. Ale ty miałaś to zjeść. O Jezu, ile to tego jest. Trzeba to będzie wszystko zaraz powyrzucać i w ogóle. Ona, jej się to nie spodoba, że ona je takie stare jedzenie chyba. Takie mam przeczucie jakieś dziwne. Co to jest? Nazwy, hodować składniki i potrawy o nazwie surówka. W ogóle zróbmy sobie taki ogródek jakiś. No, posmak lodówki. To już trzeba wyrzucić tamte. Otwórz. Nie, to jeszcze może być. Ale to trzeba posprzątać. I tam jeszcze były jakieś gofry, nie? Gdzie są te gofry? Tofu. No kotlety, coś tam. Nie wiem, gdzie są te gofry, szczerze mówiąc. Zjedzmy je sobie może. Nie,
No znowu będzie posmak lodówki, bo ja nie wiem, ile te gofry tam już stoją. Idź spać, ty. A ty tu pracuj ciężko. Gdzie ty idziesz tu? Znaczy, gdzie ty jesteś? Do domu wracaj, ja nie. A odpowiadam na pytanie, ile mam FPS-ów, bo właśnie na to spojrzałam. Od... Mało mam, bo od 20 do 25 się waha. Zależy, co robię, nie? Dobra, ten wrócił, biedak, taki zestresowany. Obejrzyj sobie telewizji trochę. Pooglądaj sobie chwilę chociaż. Odstresuj się, biedaku. Bo po ciężkim dniu pracy to przecież musisz. Najadł się, to pewnie w pracy podjadał to, co tam gotował. Zresztą sobie nie gotował, bardziej sprzątał tam, no ale mniejsza. Nie można zacząć od środka kariery, przykro mi, mój panie. Teraz nam zostało 470... Aha, bo on zarobił coś, dobra, ale ile on zarobił właściwie? 25 zł za godzinę, a pracuje 6 godzin, czyli 125. Dobra, jest do przeżycia. Dobra, ty się tak nie entuzjazmuj już, bo już ten... Wyłącz. I idź spać. Bo twoja tutaj dziewczyna... Sama śpi, co? Dobra, to sobie będą spali teraz do którejś tam, bo wie której. A, mamuniu. Co by tu dorosły? Aha. Na pewno mi zaraz będziecie pisać, że skoro mam dodatek zwierzaki, to powinnam sobie sprawić jakiegoś zwierzaka, ale ja tak sobie myślę, że nas na to nie stać. Poza tym nie można sobie podróżować ze zwierzakami chyba. Bo tak pamiętam, że ciągle był problem z kotami u Młoci, jak tam Młocia nagrywała Simsy. Tak, oglądam ją, no. Wydało się. Pozdrawiam Młocia, tak by the way. No, wstań, żeż kobieto, bo przecież do 4:30 będzie spała, no. Ale mogłaś sobie spać do tej 4:30. Tu higiena, weź prysznic, umyj ząbki. Nie da się? Nie da się. Smutne. Prysznic trzeba będzie czyścić niedługo chyba, nie? Ja mam jakieś przeczucie dziwne, niejasne. Ten odsypia nockę, to niech odsypia. To się... Nie, wiecie co? Załamałam się właśnie. Poszukaj w ofoczeniu zwierzaków do adopcji, ale zobaczmy z ciekawości. Jakie są zwierzaki? Nie musimy przecież nic adoptować, nie od razu. Nie ma zwierząt dostępnych do adopcji. 150 zarobił dzisiaj, dobra. Zobacz w tej gazecie. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. I zobaczmy, jakie tam mamy zwierzaczki. Gratis, agresywna, dumna, niemądra. Koszt gratis, koty. Koszt gratis, ze schroniska się wszystko gratis bierze? Uuu, to ja bym konia wzięła. Ale nie, kurczę. Dobra, kotku, nie bierzemy teraz zwierzaczków żadnych, bo nas na to nie stać, mimo że wszystkie są gratis, to sobie segreguj to, tak by the way. Ale póki nie odbędziemy tej waszej wymarzonej podróży, tam marzeń, coś tam do... Pościel łóżko. Zrób śniadanie może jakieś. Podaj śniadanie na leśniki. Zobaczmy, może uda ci się ich nie spalić. Ja na to tak patrzę z takim trochę tak nieprzekonana co do tego, że jej się uda nie spalić, ale...
Ten oczywiście usiądzie przy telewizorze. Przy telewizorze, a nie przed telewizorem, to jakiś sukces, nie? Jednak nie jest takim typowym facetem. Nie wierzę! Co ty robisz? Dlaczego ty szperasz w śmieciach? Masakra. Nie wierzę w ciebie. Idź się wykąp, ty. Sprzątnij najpierw, potem się wykąp. Czy ty musisz tak jęczeć? O Jezu, spaliła. Nie wierzę w to po prostu. Przerażająca. No mnie też przeraża ta jakość. Trudno. Ty też jedz. Boże, nie mogę na to patrzeć, nie? Jak moja postać jest po prostu upośledzona. Nawet naleśniki spaliła. No wszystko, no wszystko, no po prostu wszystko, dosłownie. Wycinaj sobie jakieś talony, bo trzeba oszczędzać przecież. Dobra, pozmywaj te naczynia. A ty się wykąp w końcu, bo przecież miałeś iść się kąpać już dawno. No się zabawia sam ze sobą, w sensie, no. Że niepotrzebny mu telewizor, żeby mu zabawa rosła. Jakieś dziwne miny do siebie robi, kiwie, co? Nie będę robiła przewybornej karmy dla zwierzaka, bo jak znam życie, to ją też spalę, nie? Płatek śniegu w dowolnej księgarni. Na kwotę. Coś tam ważne do 3 dni. Coś tam poprawia swoją umiejętność gotowania, nie? No spoko. Gazet, co to jest? Kupon, aha, dobra. Segreguj, poszukaj przecenionych kursów. Nie, co to? To nie, mój drogi. Kurs z dziedziny charyzma. Czy ja wiem? Jakoś mnie to nie kręci. Segreguj to. Co tu? Co tu? Zjedzenie czegoś ugotowanego na taniej kuchence. Sorry, co już wam tania kuchenka zaczyna przeszkadzać, tak? Super. Świetnie, ty będziesz tak siedział? Co ci tu jest, że niby ci nie pasuje? Oglądaj telewizję i nie marudź. O, poćwicz sobie trochę. Na wytrzymałość, a co ci szkodzi? Żeby ci sadełko nie rosło i w ogóle. Przyda się trochę ruchu dla zdrowotności, nie? Albo poćwicz... Nie wierzę, że w kostiumie kąpielowym. W sumie ty też możesz poćwiczyć. Obydwoje sobie poćwiczcie i bądźcie fajni. Ja. I tym cudownym, optymistycznym akcentem niech oni sobie tu poćwiczą. Bardzo fajna muzyka tam w tle leci. Nie wiem, czy ją będzie słychać, jak ja tutaj obrobię dźwięki i tak dalej. Ale naprawdę dziwna muzyka. W ogóle jakie to są teraz nagrody szczęścia życiowego? Filtry dodali chyba. Platforma teleportacyjna. Replikator żywności. Bez sensu w ogóle. Nigdy nie korzystałam z tych okazji jakoś specjalnie. Nie kręciły mnie. Dobra. Oni niech sobie to ćwiczą, ja ich sobie w spokoju zostawię. Niech mają chwilę prywatności, chwilę dla siebie, a nie ciągle z kamerą wśród zwierząt, że tak powiem. Po prostu 24 na dobę pod obserwacją. Pauzuję w tym momencie, co by nie było. Żegnam się z wami, no i do następnego odcinka Simsów. Być może już tym razem z udziałem Evareza gdzieś tam na Skype'ie. Ja bardzo chętnie oczywiście, jak będzie chciał, to spoko, nie? No, także ja się z wami żegnam i pa, pa!